Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Michał Zawadzki, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Płocku. Dzień dobry. I Barbara Serwatka, specjalista do spraw promocji szkoły muzycznej. Dzień dobry. A zaprosiłam Państwa dlatego, między innymi, żeby wyjaśnić, że w szkole, że w Płocku mamy dwie szkoły muzyczne, ogólnokształcącą szkołę muzyczną, jak i państwową szkołę muzyczną. O czym nie wszyscy płocczanie wiedzą. Czym różnią się te dwie placówki? Dużo na ten temat rozmawiam i to nie jest pierwszy raz, kiedy odpowiadam na tego typu pytanie. Mamy faktycznie dwie szkoły muzyczne. One się różnią przede wszystkim organem prowadzącym. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna jest szkołą miejską, którą prowadzi gmina miasto Płock, natomiast państwową szkołę muzyczną prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego i to jest podstawowa różnica taka, jeśli chodzi o finansowanie. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie, czyli dla każdego z nas tutaj, mieszkańców Płocka, różni się ta szkoła tym, że ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Płocku kształci dzieci i młodzież w systemie łączenia szkolnictwa ogólnokształcącego razem ze szkolnictwem artystycznym, czyli mieszamy przedmioty artystyczne z przedmiotami ogólnokształcącymi. Można mieć zajęcia z polskiego, kształcenia słuchu, WF, harmonię i formy muzyczne, w taki sposób plan ułożony i potem zajęcia z przedmiotu głównego. Natomiast w państwowej szkole muzycznej kształcimy tylko i wyłącznie w systemie szkolnictwa artystycznego, uczymy tylko i wyłącznie przedmiotów artystycznych, a zatem dzieci i młodzież, które chcą uczyć się w takim systemie, uczęszczają do szkół ogólnokształcących w swoich rejonach, czy do liceów ogólnokształcących dostępnych w Płocku, a popołudniami przychodzą do nas i uczą się właśnie kształcenia słuchu, instrumentu i takich tam różnych ciekawych rzeczy. Czy w jakim wieku są wasi uczniowie? Od jakiego do jakiego roku życia? Przyjmujemy dzieci zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych i do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej mogą przyjść dzieci w wieku 7 lat, czyli tak jak do każdej podstawówki. Natomiast najstarsze dzieci, jakie możemy przyjąć, to jest Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia i tam, no to już nie dzieci, bo to już dorośli ludzie, wiek nie może przekraczać 23 roku życia, więc możemy rozpocząć edukację od 7 do 23 roku życia we wszystkich typach szkoły w Płocku. Fantastycznie, bo każdy, kto odkryje w sobie pasję do muzyki, może właściwie ją u was realizować. No, tak, zdarza nam się również pomagać w realizacji i spełnianiu marzeń. Taką sytuację mieliśmy w roku bodaj 2018, kiedy pan Antoni zagrał dyplom eksternistycznie, będąc już chyba po 70 i zagrał recital dyplomowy, więc tak, uzyskał dyplom z drugiego stopnia szkoły muzycznej na akordeonie, także pozdrawiamy pana Antoniego Mikołajewskiego, bo do dzisiaj mamy kontakt, no jest to jeden z moich ulubionych absolwentów naprawdę, także i pamięta o mnie w każde moje imieniny, także bardzo dziękuję pani Antoni, musimy się zobaczyć. Też chyba ważne, żeby zaznaczyć, że te szkoły, zarówno ogólnokształcąca szkoła muzyczna, jak i państwowa szkoła muzyczna są bezpłatne. To są bezpłatne szkoły artystyczne. Właśnie a propos szkół i bezpłatnych. Od lutego trwa rekrutacja. Nie, dni otwarte, bo rekrutacja to się w marcu. Tak, dni otwarte trwają w waszej szkole i co ciekawe, macie sporo atrakcji dla przedszkolaków. Co się dzieje, że to już w tym wieku zaczynacie edukację muzyczną? Pracujemy nad naborem do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, a zatem zapraszamy wszystkich chętnych przyszłych pierwszoklasistów, tak to nazwijmy, tak? Czyli rodzice przedszkolaków, którzy kończą w tej chwili ostatnie oddziały przedszkolne, którzy chcieliby rozpocząć naukę w podstawówce troszkę innej niż
niż szkoły rejonowe. Niż szkoły rejonowe, czyli w szkole artystycznej. Zapraszamy na taki cykl spotkań, to jest co sobotę o godzinie 10. Organizujemy taki punkt konsultacyjny, więc prezentujemy instrumenty i przygotowujemy też do badania przydatności do kształcenia. To są po prostu zajęcia umuzykalniające, bo jak rodzice słyszą to badanie przydatności do kształcenia muzycznego, to się tak strasznie stresują, a co wy będziecie temu naszemu dziecku badać? Generalnie chodzi o to, żeby zobaczyć, czy dziecko po prostu ma słuch, czy potrafi wyklaskać jakąś melodię, czy potrafi zaśpiewać w laskotek na płotek. Tego typu proste ćwiczenia. I w ramach tych zajęć umuzykalniających nasze panie rytmiczki właśnie o tym mówią i takie proste ćwiczenia z dziećmi przeprowadzają. I rodzice też mają szansę, bo rodzice mogą być w czasie tych zajęć z dziećmi na sali, mogą zadawać pytania. Myślę, że to jest cenne, bo wtedy oni są już spokojni. Jeżeli oni się nie stresują, to dzieci się nie stresują i myślę, że to badanie przydatności do kształcenia muzycznego może przebiec w takiej pozytywnej atmosferze. I tak jak pan dyrektor wspomniał, są też pokazy instrumentów. No już kilka tych grup instrumentów za nami. Przed nami perkusja w najbliższą sobotę, instrumenty perkusyjne, bo to nie tylko ten taki zestaw perkusyjny, z którym wszyscy perkusję kojarzymy. Tu pan dyrektor może powiedzieć, co tam jeszcze w ramach zajęć z perkusji może być, bo jest perkusistą kształconym, także proszę, oddaję głos. Perkusja jest bardzo ciekawa, dlatego że uczymy na bardzo wielu instrumentach, także każdy, kto przyjdzie do szkoły muzycznej, uczy się na perkusji i nawet jeśli wydaje mu się, że to jest tylko taki tam bębny i tak dalej. Nie, uczymy przede wszystkim gry nawet na instrumentach melodycznych. Na perkusji można grać melodię, bo mamy instrumenty melodyczne jak ksylofon, wibrafon, marimba. Uczymy też na kotłach, uczymy grać na technik werblowych różnych, więc tak naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawa grupa instrumentów. Tak jak powiedziałem, grupa instrumentów, nie uczymy tutaj się na jednym stricte instrumencie, na skrzypcach, to skrzypce. No. W przypadku perkusji mamy naprawdę bardzo bogate instrumentarium. I granie na perkusji przynosi naprawdę bardzo wiele satysfakcji, bo przede wszystkim jest ogromna różnorodność od instrumentów, które nie wydają dźwięku o określonej wysokości, przez instrumenty, na których można jakąś określoną wysokość ustawić, do takich instrumentów, na których gramy piękne melodie i to nie tylko dwoma pałeczkami, ale też czterema, także trochę żonglerki też uczymy, no ale to jest fantastyczna sprawa. W głosie pasjonata tutaj. To jest fantastyczna sprawa. No i to w najbliższą sobotę. Od godziny 10 zapraszamy do szkoły. Od 10, a 9 marca ostatnie spotkanie będą instrumenty dęte drewniane. I też cenne jest to, że dzieci mogą podejść, mogą przymierzyć sobie instrument, mogą spróbować coś zagrać. Myślę, że warto i są takie osoby, takie dzieciaki, które przychodzą na każde spotkanie i zapoznają się z każdym instrumentem i wtedy świadomie mogą wybrać, o ile sześciolatek może wybrać coś świadomie, co im bardziej, podchodzi, co im się bardziej podoba. Tak, bo zdarza nam się, doświadczenie mamy takie, że dzieci, które przychodzą do szkoły, to przeważnie mają pomysł taki, ja gitarę. Gitara i fortepian. Ja fortepian, czasem skrzypce, no od czasu do czasu perkusja gdzieś tam się pojawi, tak? Ale generalnie dzieci nie mają świadomości tego, że mamy instrumenty takie jak obój. Nie wiemy, że jest coś takiego jak klarnet, a już o fagocie to w ogóle jest jakiś kosmos. A mamy fantastycznych nauczycieli od tych instrumentów. I co więcej, naprawdę uczniowie tych specjalności właśnie, jak powiedziałem, klarnet, fagot, obój, czy trąbka, czy puzon, osiągają nas naprawdę spektakularne efekty, bo możemy się poszczycić naprawdę ogromnymi sukcesami na konkursach ogólnopolskich, tak, międzynarodowych. Prawda. Naprawdę jest tego całe mnóstwo. Wystarczy przejrzeć nasze media społecznościowe, czy to Państwowej Szkoły Muzycznej, czy ogólnokształcącej. Zobaczcie, ile mamy tutaj sukcesów. Ile dzieci nasze osiągają sukcesów. To jest naprawdę niesamowite.
a różnorodność instrumentów, jaką proponujemy w naszych szkołach muzycznych, jest ogromna. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, chciałbym skupić się jednak na rekrutacji do ogólnokształcącej szkoły muzycznej, w szczególności do pierwszego stopnia. Tak jak już wspomnieliśmy, najbliższą sobotę o 10:00 mamy spotkanie konsultacyjne, gdzie będziemy prezentować grupę instrumentów perkusyjnych i to się wszystko będzie odbywać w sali koncertowej. Potem mamy też te przygotowania, takie zajęcia umuzykalniające, gdzie zaznajamiamy dzieci z naszymi takimi potrzebami, jakie będziemy badać w tym badaniu przydatności. To polegać będzie mniej więcej na tym, że dziecko musi zaśpiewać jakąś piosenkę. Będziemy prosić o to, żeby zaśpiewało jakąś piosenkę, żeby wyklaskało jakiś rytm, żeby powtórzyło dźwięki, które usłyszy zagrane na fortepianie, więc tak naprawdę to jest nic strasznego, żadne jakieś tam badanie. Tak to się po prostu nazywa w przepisach. Natomiast jest to po prostu w formie zabawy prowadzimy takie badanie, czy dziecko nam spełnia jakieś kryteria dotyczące tego, żeby można było je uczyć. Też chyba na danym instrumencie, prawda? Bo wymagania dotyczące konkretnych instrumentów też są różne. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Rekrutacja rusza od 15 marca, więc wszyscy, którzy chcieliby zapisać dzieci do naszej szkoły, do ogólnokształcącej szkoły, w systemie NABO mogą od 15 marca zapisywać dzieciaki do naszej szkoły. Tutaj taka informacja, że jeżeli dzieci są już w szkołach rejonowych zapisane, to żeby zapisać się do naszej szkoły, to po 15 marca trzeba wyrejestrować dziecko ze szkoły rejonowej i zapisać dziecko wtedy ewentualnie na badanie do szkoły muzycznej. Więc tutaj tak to trzeba ogarnąć. To nie jest jakiś wielki problem, natomiast też nie skutkuje tym, że dziecko się nie dostanie do żadnej szkoły, bo my przyjmiemy, mam nadzieję, dwie klasy w tym roku. Dwie klasy pierwsze tak planujemy i jeżeli przyjmiemy te dwie klasy pierwsze, a dzieci, które ewentualnie nie powiodłoby się na tym badaniu przednosi do kształcenia, mają całą paletę szkół ogólnokształcących w Płocku, ze szkołą rejonową, która przyjąć dziecko po prostu ma obowiązek. Więc tutaj to nie jest tak, że ryzykujemy cokolwiek. Nie, myślę, że zapisując dziecko do szkoły muzycznej, dajemy mu nieco więcej możliwości niż nie zapisując go do nas. Czy dzieci, które do was przychodzą, już muszą wiedzieć, na jakim instrumencie chcą grać? Muszą to zadeklarować, czy to w trakcie? W trakcie wypełniania formularza w systemie NABO, tam jest taką informację, prosimy o taką informację też, żeby na przykład zdeklarować się, o jakim instrumencie mówimy, bo wiadomo, że po to pokazujemy też te spotkania konsultacyjne są też po to, że prezentujemy instrumenty, gdzie dzieci, żeby też miały świadomość tego, że nie jest tylko gitara, fortepian i skrzypce. Ale co ważne, dzieci nie muszą już umieć grać na jakimś instrumencie. Nie, po to są do szkoły. Po to przychodzą do szkoły, żeby się właśnie grać nauczyć. Także to jest też takie błędne myślenie niektórych rodziców, którzy często dzwonią do nas i się konsultują, że czy dziecko już musi umieć grać. Nie, dziecko nie musi, przychodzi do nas, żeby się nauczyć właśnie. Wiem, że organizujecie też specjalne konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym. To są dwa konkursy. To jest konkurs piosenki przedszkolaka. Niestety nabór już został zamknięty 26 lutego i mamy już prawie 30 dzieci, które się do tego konkursu zgłosiło, co nas cieszy bardzo, ale zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby posiedzieć na widowni i zobaczyć, jak nasze przedszkolaki z Płocka śpiewają. I to jest jeden konkurs, który odbędzie się 15 marca. 15 marca w naszej sali koncertowej, także serdecznie zapraszamy. I drugi konkurs, konkurs plastyczny, to już jest druga edycja tego konkursu, instrument oczami przedszkolaka. I tutaj na zgłoszenia czekamy do 5 marca, czyli też już ten termin troszeczkę nam się zbliża, ale prace piękne napływają do nas, cieszy nas to bardzo. Oczywiście zrobimy wystawę, tak jak i w poprzednim roku. I rozstrzygnięcie tego konkursu też nastąpi w ramach tego
naszego konkursu piosenki, czyli 15 marca. Także też wszystkich, którzy zgłosili swoje prace na ten konkurs plastyczny, zaprosimy też 15 marca, piątek. I chyba o 9, bo zależy nam na tym, żeby przedszkolaki zdążyły na podwieczorek, nie, śniadanko. Chyba tak. Dzieci tak będą to, mogły, to jest ważne. Dzieci z przedszkoli będą mogły też obejrzeć specjalny spektakl. Wiem, że tutaj pan dyrektor wciela się w rolę aktora. Ja jeszcze nie wiem, jaką rolę dostanę, bo... To jest niespodzianka zawsze. Bo wiem, że scenariusz już powstał. Grupa nauczycieli, którzy są odpowiedzialni i którzy no, z ogromnym entuzjazmem pracują nad tą sztuką teatralną, przygotowali dla mnie jakąś rolę. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że podołam. W zeszłym roku mieliśmy takich spektakli, zdaje się, 4. I chyba dźwignąłem. Tak, było dobrze. Pan dyrektor był konduktorem wtedy, tak, prowadził muzyczny pociąg. W tym roku scenariusz będzie nieco inny, ale nie będziemy zdradzać jaki, bo chodzi o to, żeby emocje tutaj podbudowywać i żeby to było tajemnicą do końca, ale też będziemy mieć trzy przedstawienia. No bo zainteresowanie jest duże, naprawdę. Jak rzucimy hasło, że otwieramy nabór na bajkę, no to po kilku minutach już są maile i już nie ma miejsc. Także rozumiem, że w tym spektaklu biorą udział nie tylko nauczyciele, ale przede też wszystkim uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej, tak. No to są multifunkcyjni faktycznie, i gra aktorska, i muzyka. No i często to są ci najmłodsi uczniowie, którzy grają praktycznie dla swoich rówieśników, bo to są pierwsze klasy, 1-3, tak, 1-3, tak. Może 4-6, ale to jest maks. Wychowując tyle pokoleń uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, jak wspomnieliśmy, mam wrażenie, że już chyba Państwo będziecie potrafili odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie ma muzyka w rozwoju dzieci i młodzieży? Kształcenie w szkole artystycznej niesie ze sobą bardzo, bardzo dużo korzyści, bo poza tym, że kształcimy przede wszystkim świadomych odbiorców, no może nawet nie tyle muzyki, co w ogóle kultury, bo obcujemy z nieco szerzej pojętą ze sztuką właściwie obcujemy, tak, bo muzyka to przede wszystkim sztuka. Jest to dziedzina sztuki i myślę, że odkrywając muzykę poważną, nazwijmy to w ten sposób, tak, muzykę klasyczną i muzykę rozrywkową również, okazuje się, że one mają te same źródła, z tym, że no, część muzyki możemy określić jako naprawdę sztukę, no, część jako bardzo użytkowy taki element naszego życia, który towarzyszy większości nas gdzieś tam, nawet przy kąpieli, goleniu i tak dalej. Żeby każdy mógł się poczuć artystą, śpiewając pod prysznicę. Natomiast świadome wykonywanie muzyki, świadome odbieranie muzyki i pewna wiedza, którą przekazujemy w szkołach w zakresie, czy to wykonawstwa, mówię tutaj o nauce indywidualnej przy instrumentach, czy też nauce teorii, daje naprawdę zupełnie inną świadomość dotyczącą piękna tej sztuki i rozumienia piękna, jaką niesie ze sobą sztuka muzyczna. Natomiast poza oczywiście tymi aspektami, kształcenie artystyczne w szkołach muzycznych przynosi dużo więcej korzyści. Są to na przykład działania związane z realizacją projektów, gdzie w naszej szkole dzieciaki odpowiedzialne są za projektowe podejście do pewnych zadań, jakie niesie ze sobą na przykład gra w orkiestrze symfonicznej czy w orkiestrze dętej, gdzie te projekty są naprawdę na bardzo wysokim poziomie przygotowywane, gdzie wykonawstwo naszych dzieciaków jest wspomagane przez no,
najwyższej jakości w tej chwili zaplecze techniczne, bo przy okazji organizacji dużych projektów udaje nam się współpracować z dużymi firmami nagłośnieniowymi, oświetleniowymi, więc mamy naprawdę, dzieci mają okazję wystąpić na galach, które są przygotowane pod względem technicznym na najwyższym poziomie. Ja nie mówię o poziomie takim najwyższym dla dzieci, tylko naprawdę jak dla naprawdę artystów światowej klasy. I tego typu produkcje też mamy w swoim portfelu działalności, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast każdy uczeń, który chodzi w tę szkołę muzycznej poza zajęciami ogólnokształcącymi, ma też musi wygospodarować sobie trochę czasu na poćwiczenie, na przygotowanie się do zajęć z instrumentu głównego i na rozwijanie, nazwijmy to, swoich pasji, co też daje nam dodatkowe korzyści, bo uczniowie na własnej skórze uczą się zarządzania czasem swoim. Są też swoimi menedżerami trochę, muszą sobie przygotować parę rzeczy. A w tych czasach to bezcenne, bardzo ważne. Tak, więc są swoimi też menedżerami, przygotowują swoje recitale, swoje występy, uczą się jak przygotować na przykład jakiś tam koncert swój, czy jakąś audycję, więc tam też są odpowiedzialni za merytorykę takiej audycji, czy koncertu. Przygotowują fantastyczne prezentacje dotyczące różnych znanych ludzi, bo na przykład mieliśmy taką sytuację, że jedna z dziewczynek przygotowała taką prezentację dotyczącą wykorzystania muzyki Fryderyka Chopina w kinematografii. Co tego nie ma nigdzie gdzieś tam, czy w programie nauczania, czy w jakichś opracowaniach dotyczących historii muzyki, ale tego typu działania, tego typu badania uczennica przeprowadziła, zaprezentowała tą prezentację, zorganizowaliśmy taki konkurs na tego typu prezentacje, na ciekawostki dotyczące właśnie życia między innymi Fryderyka Chopina. No i jedna z tych prezentacji była, no najlepiej to właśnie była kwestia muzyka Chopina w kinematografii. No szalenie interesująca i niesamowita praca w ogóle, no bo to trzeba było naprawdę przewalić trochę wiedzy, trochę tak. materiału. Więc zainteresowania, które się przy okazji edukacji w szkole muzycznej rozwijają, też są dla nas wielkim odkryciem, dla nas pedagogów, czasem zaskoczeniem i to jest też fantastyczne, że pomagamy też dzieciom rozwijać się w tak szerokim zakresie. Ale też uczymy takich podstawowych rzeczy, czy dzieci uczą się takich podstawowych rzeczy, jak na przykład cierpliwość, no bo ileż cierpliwości wymaga ćwiczenie cały czas, powiedzmy, tego jednego utworu, tak, żeby go grać na odpowiednim poziomie. Czy odpowiedzialności też za, już zostało to wspomniane, za na przykład wspólny projekt. Muszę się innymi, przygotować, tak? żeby ten projekt nasz wspólny orkiestrowy zaistniał w takiej formie, w jakiej sobie wymarzyliśmy. Kolejnym takim fantastycznym elementem jest też nauka skupienia uwagi na konkretnej czynności, na konkretnej rzeczy i czyli tu mówimy też o cierpliwości, ale i o skupieniu. No dzisiaj tak wiele bodźców, jakie dzieci i młodzież ma przy okazji używania telefonów komórkowych, czy przy okazji gry na komputerze, tak. Funkcjonowania w rzeczywistości wirtualnej, prawda? No i właściwie ilość wiadomości, która jest dzisiaj serwowana nam wszystkim przez media społecznościowe, czy przez jakieś inne kanały komunikacyjne, no jest ogromna, przeogromna, więc teraz skupienie się i wybranie tego, co jest wartościowe, wydaje mi się, że też jest szalenie istotne w rozwoju młodego człowieka, a jeżeli dziecko, które nauczy się ćwiczyć dzięki współpracy z nauczycielem przedmiotu głównego, nauka przedmiotu głównego, czyli instrumentu, jest prowadzona w trybie indywidualnym, więc to są zajęcia jeden na jeden. Jeżeli nauczyciel poświęca należną uwagę uczniowi, uczeń jest na tych lekcjach dobrze zagospodarowany, nazwijmy to w ten sposób, i nauczy się cierpliwie i ze skupieniem wykonywać pewne czynności
no, takie żmudne dosyć, no bo to jednak jest żmudna sytuacja trochę, no to jemu będzie dużo łatwiej przychodziła edukacja, nauka, czy historii, czy matematyki, czy ćwiczenie, czy ćwiczenia z polskiego, czy nauka języka obcego tutaj. Ale to... i późniejsza praca, bo przecież w każdym zawodzie niemalże taka systematyczna praca właśnie wymagająca skupienia jest... Więc korzyści konieczne jest naprawdę co niemiara. Mm-hmm. No, mam nadzieję, że przekonaliśmy wszystkich, którzy myślą o tym, żeby ich dzieci właśnie zapisały się do szkoły muzycznej w Płocku. Żeby też mamy przyszli, taką nadzieję. Przyszli na dni otwarte, a następnie wzięli udział w rekrutacji. Tak, możemy jeszcze też powiedzieć o tych dużych projektach, które robiliśmy. Właśnie, to nie bo jeszcze tylko... jakiś koncert. Tak, tak, a to koncert to swoją drogą, ale też nasze duże projekty, w których dzieci biorą udział, to nie tylko ta żmudna praca, o której tutaj mówimy, ale to też duże, fajne projekty, współpraca z artystami już uznanymi, na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że płyta Czesława Mozilla, do której nasi uczniowie wykonali razem z Czesławem Mozillem dwa utwory, Zostać nerdem i Pozytywka, została nominowana do Fryderyka, no więc my wszyscy, i my, i uczniowie poczuliśmy się nominowani do Fryderyka. No bo to de jest, facto tak jest. No, no tak. Skoro to tam jest, jesteście na płycie, to jest, no jesteście właśnie nominowani. Także no to są tego typu projekty. To jest na przykład zaproszenie naszej orkiestry Dentej na Szalone Dni Muzyki do Warszawy, do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To są naprawdę duże, fajne projekty, które dzieci też rozwijają, też uczą ich właśnie myślenia projektowego. Myślę, że to jest też bardzo cenne i że nauczyciele dbają o to, żeby dzieci w takich projektach brały udział. I pan dyrektor to wspiera, więc no, to jest na pewno fajne. Też czasem biorą udział w takich rzeczach. Też czasem biorą. Na przykład był dyrygentem Pozytywki, także pan dyrektor też jest nominowany. No i o koncercie. Takim, tak, i takim naszym, jednym z, takim, z takich naszych projektów są Płockie Wieczory Muzyczne. Zwykle w ramach tych Płockich Wieczorów Muzycznych występują nasi uczniowie. Ale wyjątkiem jest ten najbliższy piątkowy recital młodego koreańskiego pianisty Hugh Lee, który będzie grał Chopina, bo mamy urodziny Chopina 1 marca. Pan dyrektor powie więcej na ten temat, proszę bardzo. 1 marca obchodzimy 214. rocznicę urodzin tego najfantastyczniejszego chyba kompozytora muzyki fortepianowej, polskiego kompozytora, no i pianisty przede wszystkim, no niesamowitego. Z tej okazji chcieliśmy zorganizować koncert z recitalem, z muzyką fortepianową właśnie tegoż kompozytora. No i jeszcze nadarzyła się jedna okazja, czemu ten koncert miałby służyć. Otóż po staraniach wieloletnich udało nam się pozyskać środki na zakup takiego pełnowymiarowego fortepianu koncertowego. Do tej pory w Płocku nie było takiego instrumentu, więc no, z dumą mogę powiedzieć, że się udało. To dzięki wsparciu tutaj Centrum Edukacji Artystycznej. I, no ale staraniom przede wszystkim kierownika sekcji Pawła Gruczyńskiego i no właściwie całej administracji, bo mieliśmy tutaj dużo, dużo pracy przy przetargu, no bo to są naprawdę drogie zabawki, ale naprawdę z dumą mogę powiedzieć, że po 80 latach praktycznie. Mamy taki instrument, tak, to 80 lat minęło, czyli tyle, ile istnieje szkoła tak naprawdę. Tak. Więc, ogromne gratulacje. No, w 2025 będziemy przygotowywać tak jubileusz, natomiast no, mamy 24, jesteśmy w przeddzień jubileuszu 80-lecia założenia naszej szkoły. Natomiast do tej pory szkoła nie dysponowała takim instrumentem. Teraz z dumą możemy powiedzieć, że taki instrument jest już u nas i właśnie go przygotowujemy do tego pierwszego koncertu. No i taka okazja, wydaje mi się, nadarzyła się fantastycznie, żeby zainaugurować. Żeby pokazać płocczanom, że taki instrument jest u nas. Natomiast no, muzyka Chopina chyba najlepiej będzie brzmiała na tym, tak.
Reklamowała ten, tak, i inaugurowała instrument. Ten instrument. Tu wykonawcą jest zaproszony przez nas młody pianista z Korei, nazywa się Hugh Lee. Życiorys tego człowieka jest po prostu tak inspirujący, że aż no, ciężko w ogóle sobie wyobrazić, o co chodzi. No, chłopak, który urodził się w 2007 roku, przez kilka lat uczył się grać na skrzypcach, po czym stwierdził, że fortepian też jest fajny i po pół roku dodatkowej edukacji w kontekście fortepianu wygrał już jakiś międzynarodowy konkurs. Konkurs nazywał się Astana Piano Passion w Kazachstanie. No więc to są rzeczy, które nagle się okazuje, że wow, skrzypek wygrywa pianistyczny konkurs. Więc więcej o Hugh możecie poczytać sobie na naszej stronie internetowej i na Facebooku. No i przyjdźcie na koncert. To wszystko, jest wolno. Oczywiście. To jeszcze raz wszystko opowiem. Datę, godzinę. 1 marca o godzinie 18, w piątek. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy prezentować muzykę Chopina w wykonaniu młodego, niesamowitego artysty Hugh Lee. I usłyszymy brzmienie naszego nowego fortepianu. Pełnowymiarowego, koncertowego fortepianu. Wstęp jest wolny? Czy... Wstęp jest wolny. Absolutnie wolny. Praktycznie wszystkie nasze wydarzenia są ze wstępem wolnym, więc zawsze jesteśmy otwarci na płocczan. Chcemy, żeby do nas przychodzili. Zapraszamy w takim razie. Po pierwsze koncert, po drugie dni otwarte, po trzecie rekrutacje. Pamiętajcie, od 15 marca możecie zapisywać dzieci przez system NABO do ogólnokształcącej szkoły muzycznej. Warto przejść przez rekrutację w szkole muzycznej. Do innej szkoły też się dostaniecie zawsze, a do nas można. Można przyjść. Bo kształcenie artystyczne naprawdę fantastyczna przygoda, super zabawa. No i też wymagania. Kompetencji. I też wymagania. Mnóstwo kompetencji, tak. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy pięknie. W moim studiu gościli dzisiaj Michał Zawadzki i Barbara Serwatka. Dziękujemy. Dziękujemy.